To kwestia interpretacji poczty przez burmistrza. Co zasady, burmistrz zakreśla poszczególne np. wydziału terminy realizacji odpowiedzi na poszczególne pisma. Co do zasady nie, chyba że jest jakieś pismo, które go szczególnie interesuje, to wtedy na piśmie zostawia swoją adnotację, że np. nie wiem, proszę w terminie tej mity. Co do zasady, przy deklaracji burmistrz nie wskazuje terminu wykonania, chyba że coś go szczególnie interesuje, to wtedy taki zapis zamieszczę na piśmie. A w jaki sposób w takim razie jest zweryfikowana terminowość realizacji zadań przez załatwioność tych pism przez poszczególne? Każdy kierownik powinien mieć wiedzę i świadomość tego, że wykonuje zadania publiczne. Każdy kierownik powinien mieć wiedzę i świadomość, że wykonuje zadania publiczne. I jeżeli są ustawowe terminy, no to wtedy pilnuje się tych terminów. Jeżeli są ustawowe terminy, to ich się wszyscy pilnuje. Też znamy KPA, bo na podstawie tego pracujemy w urzędzie. Wszyscy tak? Znamy KPA, bo na podstawie tego pracujemy w urzędzie. No, tych terminów pilnuje. Wiadomo, że burmistrz jednoosobowo nie będzie pilnował każdej sprawy. Wiadomo, że burmistrz jednoosobowo nie będzie pilnował każdej sprawy. No ale po to ma kierowników. Ale po to ma kierowników. Czy później, jak już były te historie związane z interwencjami Rady Miasta, burmistrz na jakimkolwiek etapie wyznaczył panu Domkowi konkretny termin realizacji tego przygotowania? Nie mam wiedzy. Nie mam wiedzy, czy już potem burmistrz osobiście jakikolwiek termin panu Domkowi wyznaczył na realizację tego zadania. Czy pani osobiście informowała burmistrza o tym, że ten termin 45 dni jest jakby zagrożony? Rozmawialiśmy na początku, tak jak tam podkreśliłam. Tak jak wcześniej ze znami rozmawiałam na ten temat bezpośrednio z burmistrzem. I co on dokładnie pani odpowiedział? No wtedy podjęliśmy decyzję, że tą analizę przygotuje wtedy podjęliśmy osoba decyzję, że z większym doświadczeniem. Przygotuje osoba z większym doświadczeniem. Był świadomy terminu, wszystko było uznane. Był świadomy terminu, wszystko było uznane. Nie pamiętam rzeczy, czy się może jeszcze tylko tak. Tak? A, czy pani ze swojej strony, widząc, że po prostu no, jest pewne opóźnienie, ma pani uprawnienie do zagreślenia do tego pana kierownika jakiegoś terminu w tym zakresie? On mi bezpośrednio nie podlega. Podlega bezpośrednio zastępcy. Kierownik nie podlega bezpośrednio. On podlega bezpośrednio zastępcy. Dziękuję. Dziękuję. Pani mecenas. Dziękuję. Proszę powiedzieć, powiedziała pani, że konsekwencją tego, już ustawa, uchwała nie została podjęta, nie było w ogóle takiej możliwości, żeby ona została podjęta przez Radę. Było to, że weszły taryfy z wniosku taryfowego, ale one wchodzą automatycznie, czy jeszcze jest jakiś warunek jakby współistniejący, dlatego że te taryfy z wniosku taryfowego weszły? Musi być pozytywna weryfikacja ze strony burmistrza. Z mojej wiedzy wynika, żeby weszły taryfy z wniosku, to musi być też pozytywna weryfikacja ze strony burmistrza. Odpowiedziała pani na pytanie sądu, że radni byli przez ten okres kilku miesięcy żywo zainteresowani samym wnioskiem taryfowym, tak by mogli dokonać swojej weryfikacji. A po tej sytuacji, jaka nastąpiła, czyli że weszły niejako z automatu te taryfy po pozytywnie zweryfikowanym wniosku taryfowym, to czy radni dokonywali jakieś analizy, czy nawet gdyby doszli na przykład do takiego przekonania, a być może wręcz przeciwnie, że gdyby wniosek został taryfowy wraz z uchwałą, został skierowany w terminie na podobrady i wówczas gdyby oni mieli możliwość weryfikacji podjęcia uchwały, to czy na przykład podjęliby decyzję o nieuchwaleniu tej uchwały? Tak, dokładnie. Czy było pani w takim regionie, czy potem to analizowali, powiedzieli, my byśmy zrobili tak albo tak? Nie, bo ja już później nie uczestniczyłam. Ja już potem nie uczestniczyłam, nie byłam świadkiem takiej sytuacji, aby radni wypowiadali się, że gdyby mieli możliwość podjęcia uchwały, to rozwijali się w taki czy inny sposób. Ja już nie uczestniczyłam w komisji, bo ja już nie uczestniczyłam w komisji. Ja tylko pożegnałam się i wyszłam.
A czy ma Pani wiedzę na temat taką szerszą, jeśli chodzi o nie tylko o, o urząd i jego pracowników, o radnych, ale też o głosy w społeczeństwie, że na przykład te taryfy są wyższe w porównaniu z taryfami z roku poprzedniego? Czy została wyrządzona jakaś szkoda mieszkań? Czy te taryfy były na przykład rażąco zawyżone w stosunku do poprzedniego roku? Czy ma Pani świadomość, jak one są oceniane, które są korzystniejsze? No w tej chwili mniej płacimy za wodę. My w tej chwili, bo jeszcze mniej płacimy za wodę. Czyli realnie, ale to chodzi Pani, to wynika z kalkulacji spółki, tak? No bo to nie jest tak, że Rada uchwala sobie stawki. To znaczy, że stawki są... A to wynika z kalkulacji spółki, bo to nie jest tak, że Rada sobie uchwala. No są, kształtują się na podstawie kosztów funkcjonowania danej spółki. Tylko one się kształtują na podstawie kosztów funkcjonowania danej spółki. Spółka przedstawiła takie koszty i aktualnie no, te ceny są niższe. Spółka przedstawiła takie koszty i aktualnie te ceny są niższe. Czyli dobrze rozumiem, że ten wniosek taryfowy i stawki zawarte i taryfy zawarte w tymże wniosku, one były dla mieszkańców korzystniejsze. Ten wniosek taryfowy i stawki z nim zawarte, ten, który obecnie funkcjonuje, w mojej ocenie były dla mieszkańców korzystniejsze. Ale obecnie, to jest 2018 rok, a w roku poprzednim? Obecnie. Ale to stawki obowiązują z tego wniosku taryfowego w dalszym ciągu? Ale ja obecnie mamy 2018 rok. To ja mówię o tym z 2018. Ja nie wiem, ja nie pomyliła lat. Mówię o obecnym roku. Nie wiem teraz na podstawie jakiego wniosku. Tak. Bo ja przez to nie interesuję. Proszę powiedzieć, czy zdarzały się takie sytuacje, że sesja została zwołana przez przewodniczącą na przykład w ten sam dzień albo z pominięciem tego terminu 7-dniowego? Bo to nie jest 7 dni od, tylko w trakcie 7 dni, tak? Czyli Pani Przewodnicząca może z dnia na dzień tak naprawdę zwołać. Są takie sytuacje, że Przewodnicząca może zwołać zebranie Rady z dnia na dzień. Nawet w ten sam dzień? Jeżeli Radni wybrano zwołała i wszyscy Radni... Gdyby zwołała rano i Radni by się zgodzili, to mogłoby się nawet... Była taka sytuacja, ale tak musi pamiętać. Ale trzeba było. Była taka sytuacja, ale już nie powiem kiedy. A zdarzały się też sytuacje takie, żeby Rada obradowała po godzinach pracy? Rada statystu obradowała po godzinach pracy. No taki, niestety tak przyjęli taki porządek swojej pracy. Ale to wynika z tego, że każdy z nich ma jakieś obowiązki służbowe. Rada cały czas obraduje po godzinach pracy. To wynika z tego, że każdy z nich ma jakieś obowiązki służbowe. Tak, i w Wiednicy zawsze tak było, że o 18 dopiero. Wiednicy zawsze tak było, że te sesje odbywały się na 18. Tak, dziękuję. 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 To wszystko w takim razie, tak Pani sądzi.